Bartosz Kwiecień, strzelec jednego gola w tym spotkaniu, zwycięskiego dla Korony Kielce. Notabene to pierwsze trafienie dla Korony w Ekstraklasie twoje, więc gratuluję, bo dało zwycięstwo i niezwykle ważne 3 punkty. Na pewno się cieszę, że mogłem dołożyć tą cegiełkę, ale w ogólnym rozrachunku to nie jest takie przegadanie, tylko naprawdę to nie jest dla mnie ważne, kto będzie te bramki strzelał. Ważne, żebyśmy wygrywali i też ten styl dzisiaj może pozostawał dużo do życzenia, ale najważniejszy cel osiągnęliśmy, czyli zdobyliśmy 3 punkty i to było dla nas najważniejsze, bo widać było dużo nerwowości w nas i każdy bardzo chciał, ale często jak się chce za bardzo, to dużo rzeczy nie wychodzi. Graliśmy dzisiaj prosto i dało nam to 3 punkty i na pewno się cieszymy, ale dużo jeszcze roboty przed nami. Były momenty w tym meczu, w którym cierpieliście i nawet nie jest to ten fragment od sytuacji 73 minuty, kiedy zszedł Jof Hofmeister po drugiej żółtej kartce. Początek także nerwowy i taki troszeczkę jednak pod dyktan dostali. Może to też zejście Miłosza Trojaka wpłynęło na to, bo tu nagle kontuzja w drugiej minucie. To już była druga połowa, więc tutaj bym się tego nie doszukiwał, ale na pewno, tak jak powiedziałem wcześniej, ten mecz chcieliśmy za wszelką cenę wygrać i nie zależało nam na stylu. Mówiliśmy sobie o tym w szatni, że nie próbujmy grać w piłkę pięknie, dajmy kibicom radość, dajmy kibicom 3 punkty, dajmy sobie 3 punkty, trochę oddechu, bo to jest tak naprawdę w naszej sytuacji najważniejsze i mam nadzieję, że ten mały kroczek coś tam odblokuje i w końcu zaczniemy z większą wiarą i umiejętności mamy duże. I naprawdę, ja to mówię z pełnym przekonaniem, bo widzę na treningu, ale często jest ciężko to przełożyć na mecz. I w tym meczu, tak jak mówię, musieliśmy tylko wygrać i aż wygrać. I to zrobiliśmy i na pewno się bardzo cieszymy. Ten stały fragment gry, rzut rożny, wykonany przez Dawida Błanika, był wcześniej przez was trenowany na zajęciach? Czy to przypadek totalny? To nie był przypadek. Ogólnie bardzo dużo pracujemy, może nie mamy dużo bramek po stałych fragmentach, ale pracujemy dużo. Już w meczu z Widzewem gdzieś tam do jakiejś okazji dochodziliśmy klarownych po stałych fragmentach i pracujemy nad tym stałymi fragmentami i to wyszło. No, Dawid dał idealną piłkę, ja chciałem trafić tylko, że tak powiem, w prostokąt i udało się. Na szczęście trzeba zapracować i cieszymy się. Dopiero 5. zwycięstwo Korony Kielce w tym sezonie, ale czy ono może być takim momentem przełomowym w tej walce o utrzymanie się? Mam nadzieję, że to właśnie tak będzie wyglądało, bo jako zawodnik nieraz byłem w takich sytuacjach i wiem, że czasem, kolokwialnie powiem, taki mecz przepchnięty odblokowywał coś i ciężko jest powiedzieć, co odblokowywał, ale dawał drużynie takiego kopa i mówię, liczę bardzo na to, że tym razem też da tego kopa i pojedziemy na Wartę w okrojonym składzie, ale powalczymy też o pełną pulę. Jakub Łukowski, najlepszy strzelec Korony Kielce w poprzednim sezonie. W tym sezonie ogromny pech, sierpień i zerwane więzadło krzyżowe. Wracasz na boisko po okresie rehabilitacji, ciężkiej pracy, po tym jak mocno chciałeś wrócić. No i w końcu się stało, to chyba najważniejsze w tym momencie. No tak, udało się wrócić jeszcze w takim ciężkim momencie, no i jeszcze te 3 punkty, no nie mogłem chyba sobie lepiej tego wymarzyć, żeby tu na swoim stadionie po takim czasie, po takiej ciężkiej pracy przez bodajże 7,5 miesiąca wrócić i znowu dać radość tym kibicom. Jak się wraca po takiej ciężkiej kontuzji, bo nie ma się co oszukiwać, że tak jest, w głowie to tkwi gdzieś, są blokady w czasie grania? Nie, jak już przekroczyłem tą białą linię boczną, to wszystko już z głowy zniknęło, żadnych obaw nie ma. Nie może być żadnych obaw, tak? No bo już jestem zdrowy, także nie mogę już w ogóle o tym myśleć. Wiadomo, że to jest ciężko wrócić po takim czasie i na pewno potrzebuję też trochę czasu, ale myślę, że już tych minut też będę dostawał więcej, no i będę na pewno o to bardzo walczył. Miło było, jak wbiegałeś na murawę i usłyszałeś skandowane twoje imię i nazwisko? No tak, to świetny moment, mówię. No jeszcze w ciężkim momencie, tak, no bo przy 1-0, więc chwilkę uśmiechu było, jak kibice krzyknęli, skandowali nazwisko, no ale już za chwilę trzeba było się zabrać do pracy, bo trzeba było ten wynik utrzymać. Trudny moment dla Korony Kielce, bo była strefa spadkowa, to zwycięstwo pozwoli z tej strefy
przynajmniej na teraz wyjść. Miejmy nadzieję, że na dłużej. No i teraz kwestia tego typu. 7 meczów zostało do końca. Z pomocą już Jakuba Łukowskiego, miejmy nadzieję, Korona będzie dążyła do tego, żeby ten ligowy byt sobie wywalczyć. Oczywiście, już dzisiaj wróciłem, także 7 meczów ostatnich do końca. Mam nadzieję, że inne nawet jakieś tam poboczne kontuzje będą mnie omijały, także do końca sezonu jestem na pewno, mam taką nadzieję, do dyspozycji trenera. No i w tych meczach zdobędziemy na tyle punktów, żeby się w tej lidze utrzymać, bo na to na pewno zasługujemy. Zespół mamy na pewno dużo lepszy niż pokazuje to miejsce w tabeli, tak wiadomo, że... No miejsce jest jakie jest, ale będziemy do końca walczyć, żeby tak jak w zeszłym sezonie się utrzymać. Ta rehabilitacja to składa się z wielu etapów. Który był najtrudniejszy? Czy zaraz po zerwaniu więzadeł, czy może wtedy, kiedy już byłeś na boisku, wracałeś do treningu, ale byłeś niby blisko zespołu, ale ciągle daleko powrotu do gry? No, tak naprawdę takie chyba 3-4 etapy są. No, każdy jest na swój sposób ciężki, tak? No bo jednego dnia jesteś zdrowy, wszystko jest okej. Grasz w pierwszym składzie, a następne za 3-4 dni pójdziesz się już z nogą po operacji. To było takie, te pierwsze dni takie były bardzo ciężkie, żeby to do mnie dotarło, no ale stwierdziłem, że no, albo się teraz podłamię i będę się rozżalał, albo zacisnę zęby i wiem i po prostu postanowię, że muszę wrócić jak najszybciej, może nie jak najszybciej, ale jak najlepiej, tak, żeby jeszcze w tym sezonie pomóc zespołowi, bo to wiadomo, jest taka kontuzja, że nie można przewidzieć, ile czasu będzie się wracało. Jedni te etapy przychodzą szybciej, drudzy dłużej. U mnie było bez żadnych jakichś powikłań takich, więc jestem z tego bardzo zadowolony, no i już jestem.